Teraz ja polecę na pełnej manecie. Ale słuchaj, jak na taki skuterek, to nie jest źle, nie? To słuchaj, to może ja też powinienem. Jakbyś dał truskawę, to byś mnie na pewno wyprzedził, bo truskawka daje co najmniej 2-3 konie więcej. I także idzie, nie? Tak ładnie. Ja myślałem, że... Ale szczerze mówiąc, to myślałem, że nie dam rady, nie? Tak? No. Tyle modyfikacji tutaj, wiesz, żeście porobili, tu jakieś sprzęgło, jakieś rolki, jakieś dysze, mówię, może być ciężko, nie? No. Ale jednak no nie. I większa pojemność, nie? No. Ktoś by pomyślał, że tymi biegami, że wiesz, ale to jednak jest 125, to nie jest 50, nie? To jest 125. Czy 70, nawet 80, nie? To one dużo musi namielić tymi biegami, nie? A tutaj... Na Supermoto masz pewnie dłuższe te biegi, nie? No tak, szóstkę włączam przy 110, nie? No. Jak mówimy o pełnej kicie, nie? No. A ekonomicznie tak na 660 tak jadę, no to w ogóle nie słychać silnika, nie? To ja teraz zrobię mój przejazd na garaż, na koło nie wbiję. Golniesz się tym, a ja golnę się twoim. Marcin wsiada na mojego, ale fajnie wygląda, nie? Ten skuter, nie? Tak czy tak? Taki sportowy, nie? No. Żeby go odpalić, no to kluczyk, klamkę wciskasz i tu masz starter. Dobra. A twojego jak? Też. No, tylko starter. Kluczyk i starter. Tak, dokładnie, no. Tylko musi być na ludzie, nie? Nie, aha, no tak. Twój na ludzie, mój nie. Mój cały czas jest na ludzie. Też pani odpala. Od razu. No. No. No super munciakiem to dawno nie jechałem. Dobra, plecak wezmę. A DT-tką to chyba wcale. Nie, DT-tką jeździłem, 125 enduro. Na godziębie od widza. Ocie. Technika trochę ciężko chodzi, nie? No trochę. Pan też jest brudny albo... Nie, nową minkę masz. Dobra, DT-tka. Zapaliła. O kurde, to ma kopa. Dałem mu pory. Teraz się ścigamy. Ja Marcina DT-tką, a Marcin dragsterem. Żebym tylko na kółko nie poleciał. No bo rejestrację zaraz zgubię. Dobra, lecimy. Lecimy. DT-tka chodzi. To coś trójka na słabo mi się wbija.
mógł mnie dojść. Nie miał szans. Chociaż raz poczułem się zwycięzcą. Dzisiaj. Dobrze idzie. Tu chyba chodzi o masę, wiesz? Ciężkości. Aha, ale ile ważysz? 60. A ja 90. No to dużo daje, nie? No, 40 kilo. No. Ale co, szedłeś za mną równo? No to wiesz, no bo teraz są takie same osiągi praktycznie. Nie no, Yamaha trochę lepiej idzie. Ale jak ty jedziesz Yamahą, to ja cię teraz, to ty mnie tak nie obstawiasz, tak jak ja ciebie. A. No, no tak. Dobra, jeszcze raz, co? No. Polecam Yamaha DT Super Mondziaka wszystkim. Fajnie to chodzi. Nie przekombinowany. Zresztą mój Dragster też nie jest przekombinowany. Pięknie chodzi, wiesz? Pięknie. Pięknie. Jak na detetkę to taka niepozorna, ale tam się odpycha. No, mi się bardzo podoba, ci powiem. No. Teraz się lepiej prowadzi, bo łożysko główki ramy wymieniłem. Wiesz, taki był środek kierownica wskakiwała. Aha, aha. No, teraz po wymianie tego... To przy zwalnianiu gdzieś na zakrętach, tak, czułeś to. Wolno jechałeś, było mocno czuć. Tak, tak. To taki efekt mam w tym. W tym. W Hondzie 900 w moim Fireblade'zie też. Jak... A ja do tego się już przyzwyczaiłem, nie? Ja też był, ja tak 4 lata jeździłem, nie? A w końcu mówię, kurde, tam 80 zł kosztuje. A ile go masz? 6 lat. O kurde, a nic się nie chwaliłeś. Co tu się chwalić, nie? Teraz tak jakoś. A ile dałeś za niego? 8,5 koła, no. Słuchaj, jakbym nie miał tego, nie, sprzęta, to na pewno bym polował na coś takiego. A robiłeś coś przez ten czas? Wymieniłem tłoki, pierścienie i to wszystko, co robiłem, nie? Aha. Tłoki, pierścienie, to w sumie no zrobiłem, mówię, tak mam ją długo, w tamtym roku, nie? A ile kilometrów zrobiłeś? 20 tysięcy może. No, na 6 lat, na motocykl, taki drugi, bo to drugi motocykl, nie? No, ale naprawdę wszystko dopracowane, a nie jest przekombinowana i dlatego jest świetna, nie? Ogram ją trochę. Ogram. Nie, 20 nie zrobiłem, zrobiłem mniej. Ciężko powiedzieć ile. Wydech Arrow. iPhone, truskawkę czułem dzisiaj. Czułem truskawkę. Po truskawce on ma więcej koni, wiesz? Jakbym wlał zwykłego oleju, nie? No. To bym nie miał szans pewnie, nie? To słuchaj, to może ja też powinienem. Jakbyś wlał truskawę, to byś mnie na pewno wyprzedził, bo truskawka daje co najmniej 2-3 konie więcej. Nie słyszałem o takim czymś. Chłop, jaja se robisz ze mnie. Jaja se robisz.
Wiedziałem. Ale wiesz co, powiem ci, tak się cieszę, że wczoraj napisałeś i tak się cieszę, że przyjechałeś, że ty nawet nie masz pojęcia. No, coś nowego, nie? Nie miałeś się maszki takie, nie? Na tym. Nie, nie, nie. W Supermoto nie. Może w przyszłości sobie wymienię opony, no typowo na asfalt, tylko taką, ani nie kostkę, tylko takie, wiesz, takie enduro, nie? Taką i na asfalt, i na kostkę. Ja bym na twoim miejscu został przy tym. Przy tym? No. Tylko, że ja... Bo ci powiem, ja założyłem takie do Supermoto, do BMW, do 650 i nie byłem w ogóle zadowolony z tego, nie, tylko pieniądze wydałem i nawet to pięknie nie wyglądało, bo były całe takie, wiesz, na szutrze może trochę, ale to tak, to nie trzymało, nie, a na deszczu znowu było kiepsko, ślizgo było, nie, to ja już bym zostawił te, które są. To sobie wyobraź, że byłem na Godziębie, jak masz ten podjazd z wyskokiem po lewej? No. To delikatnie w prawo, tam jest taki duży piaszczysty podjazd, nie? Z trójki, jak szybiłem ze sprzęgła, to normalnie na tych oponach wjechałem, podrobiłem normalnie podjazd, nie? Kurde. A gdzie ja wtedy byłem? Nie było mnie? Nie. Ja tam chyba w tygodniu tak wleciałem na chwilę. A. To blisko mamy na tą Godziębę, nie? To... Ale mówię ci, jakbym nie miał tego, to już bym celował coś takiego, żeby dojeżdżać do pracy i do domu. Przy takiej jeździe, jak teraz jeździmy, to tam około 7 litrów pali, nie? Na taki, wiesz, jak odkręcasz. Ale tak, jak sobie byś pyrkał, to tam 4 do 5 by się zmieścił, nie? Mhm. No ja tutaj mu pełną manetę dawałem, nie? No, no to przepał jest. Dobra, lecimy, co? No, lecimy. Dzięki, dobra, Marcin. Na razie, trzymaj się. No, dawaj. Wow, mega. Już brezo wejdzie to. To idzie, nie? Idzie jak szatą. Dwa dwusuwy, dwóch wariatów. Dwie pierdziawy. Dwie pierdziawy.